Jestem z miasta, da jak prosiak, da i mam ryjek, da jak prosiak, da i raciczki, da jak prosiak, takie zwinne mam. Jak prosiak i co ja robię tu? Dychy. Dychy. Tym grałem. No to mogę w sumie, jak grałem tam Lightem, to może Sheridanem zagramy teraz. Się tak ciągnie do tych lightów. Nie no, chciałbym... Mówię, wybieram takie czołgi, na których albo nie mam masterek, albo nie mam rozegranych odpowiedniej ilości bitew. Ale lubisz ogólnie grać tymi lightami, czy nie za specjalnie? Tak, sobie szczerze mówiąc, bo w graniu lightami troszkę irytujące jest to, że jeżeli chcesz faktycznie grać jak light, czyli pod spota, to musi ci przypasować zarówno mapa, jak i drużyna, bo nieraz masz dobrą mapę, fajnie świecisz, ale nic z tego nie wychodzi, bo przeciwnicy... Znaczy, bo przeciwnicy nie obrywają, bo twoja drużyna nie strzela, nie? No. Ja lightów po prostu nie lubię. 44 sekundy, co się dzieje z tą grą? Nic, po prostu jest bardzo duży dziesiątek. No to jak jest dużo, to właśnie szybciej powinno wczytywać. Ja ci powiem, że wolę poczekać trochę więcej w kolejce, niż potem mieć na przykład takie mapy jak ta. Nie, ale ogólnie wolę poczekać dłużej w kolejce, niż mieć jakieś gównione losowania. No to każdy woli. No więc nie ma co się denerwować. Nie, na długość ja się nie denerwuję. Ja na szerokość się nie denerwuję. Bum, 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 bum. Jak ty pięknie śpiewasz. Ja nie śpiewam teraz, tylko zastanawiam się, co zrobić. Bo mam jedną chorą koncepcję, która może się skończyć błyskawicznie moją śmiercią, ale mówi się trudno. To znaczy? No spróbuję pojechać na ostro pod E1. Podziel się, gdzie? No tam na E1, D1, no na te okolice. Powaliło cię? A co mam robić lightem na tym mapie? Tam lightem na środek. No jedzę na środek, medem. No dobra, skoro wybierasz opcję padnąć szybko. No może taka opcja być, chcę spróbować. No bo tamto masz zagwarantowane, że będą te deki. Nie, ale mam zagwarantowane też, że nasza drużyna, o dziwo, te deki tam nie jadą, więc w dupie. Nie robię tego, bo nie będzie dla kogo spotować. Zobacz, wszyscy no, do miasta. Nie ogarniam tego, co oni zrobili. VDR wrzucał takiego fajnego klipa na zasadzie, że tam... Tylko, że tutaj dwa czołgi nie pojechały, ale tam też było, że wszyscy do miasta i że... Patrz! Przyjechali do miasta, się rozumiem. Oni nie budują z drewna. Okej. Okay. Że wycieczkę. Tak to jest, jak wjeźdź do miasta jedzie. Nie no, fajnie, że się dzielisz swoimi przeżyciami. Edyk, dupa jesteś, nie wiesz o co chodzi. Aha. Nie, no luzik. Nie chcę cię straszyć, ale nie, może być ciężko tam, gdzie jesteś. Dlatego też się już stąd wycofuję, nawet nie myślę tu dalej grać. Ja nie wiem, co się z tą mapą... Wystarczyło, że zmienili trochę miasto i nagle wszyscy do miasta, zamiast... Znaczy, nie, powiem ci szczerze, że czegoś takiego jak teraz to jeszcze nigdy nie widziałem, więc dla mnie to jest nowość, żeby cała drużyna tam pojechała. Nie, zdarza się na tej mapie teraz takie granie i dlatego to jest troszkę wkurzające, bo nie można całej flanki oddać. No ale z drugiej strony ja nie pojadę lightem na linii jeden sam świecić, nie wiem jak nie ma komu świecić, tak? To jest... Tak. Szkoda, bo... Tutaj tak... zrywam! No serio? Serio, ze środka pewnie cię wydaje. Ile masz hapsów? Oj, giniesz. Ale przeżyłeś, to jest najważniejsze. Myślałem, że zginiesz, szczerze mówiąc. Ja naprawdę na początku chciałem jechać na linię 1, ale widzicie, moi drodzy, co się dzieje. To nie jest... W większości przypadków oddawanie całej mapy przeciwnikowi nie kończy się dobrze. Oczywiście to jest random. Załoga wyzywa mnie od ciot. Patrz, znają się. Ja miałem nadzieję na początku, że TRV jest TRV. No, TRV chciał się tam ustawić, ale że...
jednakowoż, a no zobaczcie, WZ nasz tutaj, nie? Petek chiński. Tylko, że nie. Petek. Oj, maczulu. To nie będzie moja bitwa. Nie będzie. Randomy to są jednak randomy. Prawda. Nie było to specjalnie odkrywcze zdanie, ale prawdziwe. Nie, ale już teraz to, co się wiesz... Najbardziej chyba boli jednak to, że te tiery nie są rozwijane, bo kiedyś gdzieś tam... No nie możesz mieć pretensji do ludzi, jak grają słabo, nie wiem, na tierach czwartych, piątych, szóstych, no bo to są gdzieś tam początkujące tiery, każdy ma prawo popełniać jakieś błędy. Nowicjusze. A tutaj się dzieją nieraz takie akcje, że to głowa mała. Prawda, prawda. Na tych dyszkach. Który tak, masz rację. Można by wymagać chociaż troszkę więcej doświadczenia od gracza, który doszedł do dziesiątki, ale to już dawno nie działa. Ale powiem ci, że w World of Warships, które też sobie ogrywam, tam też na tierach 9, 10 potrafią dziać się takie rzeczy, że już pewnie to wielokrotnie mówiłem, ale w okręty najprzyjemniej mi się gra do siódemek włącznie. Już ósemki. Każdy mi to mówi. Każdy. Ósemki już tak se, a dziewiątki, dziesiątki. To jest inny świat. Inna zupełnie gra, jak gdyby. Dużo więcej różnych mechanik, radarów, cudów, srarów. Też dużo gości, którzy odwalają dziwne akcje. Moim zdaniem coś tu musi być bardzo mocno na rzeczy, dlatego że słyszałem to od wszystkich ludzi, z którymi rozmawiałem i którzy grali w WoWsa, że dychy to już nie jest nic fajnego. Więc coś to jednak musi być prawdą. Co się stało? A już gościu był dupą obrócony, też się odbiłem. Znaczy dobra, no nie odbiłem się, to była gąska, no ale to bez znaczenia dla mnie, bo weszło bez damage'u, nie? I po prostu już czasami, no, cycki opadają. Na dupa, dupa! No i takiego mnie ogryzka zostawili, ten ogryzek, no jednak... Może tutaj bitwy nie ugra, ale... Potrafił się wrogowi też odpłacić. Z tej perspektywy, że coś tam zrobiłem. Znaczy coś tam, no 1700. Odbiłem się od bata. Jest najbardziej pancerne papierowe bydle. A to ja też. A nie, przepraszam, ja się od T57 Heavy. Czwórkę zgęsiłem tylko. Okej, okay, asystę będę miał. Bat cię robi. Kto mnie tu nie robi, stary? O, EFA mnie zrobił i to porządnie. 2-4. Garaż Polak 8. Jak to się mogło skończyć? Zamknęli nas. Szok. Znaczy chyba najbardziej irytujące to te pancerze muszą być. Dużo by gadać, a nie chcę, żeby wyszło znowu, że marudzę. Jak zrobię film o nim kiedyś, to zobaczysz. Ogólnie, jeżeli ktoś grał STB-1 i akceptował to, że STB-1 ma kalafiorzaste działo, to myślę, że może zaakceptować też działo tego czołgu, nie? Bo tu jest jeszcze masa różnych rzeczy, ale działo, to jak ono potrafi odwalać, jest poezja. Bo nieraz masz bitwy, gdzie po prostu nic nie możesz zrobić, bo nic nie trafiasz albo się dingasz. Pilsno, no dobrze, trzeba będzie się nakombinować. Ogólnie Pilsno lubię jako mapę, nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobała. Ale no nie, za każdym razem jak widzę Lewandowskiego, no nie mogę się napatrzeć. Podoba ci się, Robert? A. Ma w sobie to coś, taką siłę. Nie, po prostu to działo wygląda tak, jakby waliło z atomówek, a jeszcze sam korpus i wieża, to pięknie się komponuje.
Czyli dawniej myślałem, że to troszeczkę Grzesiek, ma... Grzesiek się przyzna publicznie, leci na działo Roberta Lewandowskiego. Duduś, żebyś ty był taki mądry, jaki ty jesteś głupi, to by cywilizacja ludzka bardzo skorzystała. Oj, Grzesiu, Grzesiu. Oj, Duduś, Duduś. Ty stary rowerze. Żebyś ty grał choć w 1/10 tak dobrze, jak dużo gada. Żebyś ty robił choć 1/10 damage'u w stosunku do tego, ile gadasz, to byśmy wygrywali każdą bitwę. Prawdopodobnie tak by było, ale teraz zrobiłem coś nieprawdopodobnego. No takie strzały to się zdarzają raz na... Chociaż dobra, w tej grze to się często zdarzają. Chociaż niekoniecznie nam. Niemniej jednak jechałem w pełnej jeździe, w ogóle nie będąc ogarniętym i strzelając sobie na huzia juzia gdziekolwiek przed siebie, trafiłem te 44 roga. Dobrze. W ogóle nie zgrany celownik, nie nic. Dobrze, dobrze. Mi się podobało. Pewnie jemu też. Myślę, pewnie jemu mniej. No jemu to chyba najbardziej. Mam nadzieję, że docenił kunszt owego strzału. Jestem o tym przekonany. A to jest właśnie fajne na tej maszynce, że... No gościu, spychasz mnie, no. To jest fajne na tej maszynce, że jak jedna pecha tak wejdzie, to już masz te prawie 500 damage'u i to robi robotę. Robi. Niestety w tym miejscu może mieć na mnie wrzutę Arta i to jest takie troszeczkę nie za szczęśliwe. To nic, 7 mnie tam zastanawia. Mógłby się wyświecić tym misem 7, ale się nie chce świecić. Godzilla się zdenerwowała, chyba się rozsierdziła. Godzilla, rozsardzyla się. Rozsardzyla się duzy. Aj, z 7 ma lepszą pozycję, nic mu nie zrobię. A jak, na misjonarza, czy jak? No pytam z ciekawości. Nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. Jaki ty jesteś bulwersujący w ogóle, taki to tak... No się nazerwałem za ponad 500. No ma to bicie, kurde, na jeden strzał za taki damage. Ole PTGS, chodź tu, gdzie ty PT? Mete PT się nie. A, bo ty na hitach jesteś. Chodź mi pomóż tym obiektem, dawaj, robimy. Dawaj. Godzilla znalazła przestrzał. Pograłem. A za ile dostałeś? Ja wiem, za 3/4 hapsa. To nie jest mój dzień, zdecydowanie. Łohohoły, ciśnajcie, ciśnijcie, puść mnie. No niech oni cisną tym miastem. Panowie! Ja bym się z nim skleił. Działo dostałem. Nie obniżysz mu na korpus? Nie mogę. No to cię dokończy. No niestety. Zobacz, ułamek sekundy zabrakło. No. Ale chociaż 3 kafle zrobiłem, natomiast szkoda, no szkoda. 8 Polska Premium. Poczekaj, ja bym chciał, żeby się ta bitewka dokończyła. Ja bym chciał już zamknąć ten... łuczek kawki.
Co tu się dzieje? Co oni tu odwalają? Dwa HP zostało, godzili. Ja cię kręcę. No i zdjął tego. Ha, jaki niefart. Jakbym był ochą, bym się zdenerwował. Dobrze, Grill. I pewnie się zdenerwował. Iii, zabij, ale nie... Co on zrobił? Okej, TVP-czek. Na dupa, dupa. No chłopaki, czy stąd? Tak jest. Po dupie! O, koźwa. Dadzą radę, bo ten TVP jeszcze... A, dali. Dobrze. Grill go zdjął. Grill cztery fragi sobie na tutaj strzelał. Grzesiu sobie biedny nie pograł, bo go Godzilla wyłączyła, tak? Z bitwy stwierdziła, że... Do garażu idziesz ty, klik. Klik. W dupala mi strzelił. No bywa. Ja cieszę się, że chociaż tę trójkę zrobiłem. Panie, rim cim cim. Już biorę ósemki. Chlop w ten głupi dziób. To może tak. Rim cim cim. Pararararararara. Pilota? Lotnikiem chcesz dostać? Brakuje chyba jeszcze jednej lub dwóch bitew do stówki. Do 50. Zaraz zobaczymy. To jest ten tryb. Ale też... Ale nie ma art. Teraz tak całkiem no, poważnie. Ja zauważyłem, że jak gram na dychach, to o wiele rzadziej rzuca mi te tryby na dychach, nie? O wiele szybciej mnie wczytuje do bitew zwykłych, a bardzo rzadko widuję szturmy i inne rzeczy. W ogóle ja bym chciał zwrócić twoją uwagę na ten soczysty fakt, że na ósemkach to nas wczytało do bitwy w 4 sekundy, a na dyszce, no to nie zdarzyło nam się zejść dzisiaj poniżej 30 paru sekund. Dziwne, nie? Niezbadane są mechaniki matchmakingu, panie. To zabrzmiało jak niczym tekst z twierdzy. Niezbadane są wyniki matchmakingu, panie. Nie grałeś w twierdzę? Nie. Nie grałeś w twierdzę? Nie grałem w twierdzę. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że ty nie grałeś w twierdzę? Tak, ja ci chcę powiedzieć, że nie grałem w twierdzę. Eksplodował mi mózg. A, to nie miało co eksplodować. Gdzieś ty się, chłopie, wychowywał? W lesie? Tam, gdzie nie grali w twierdzę. Co to w ogóle mam? Co ty ogodasz? Jest jakiś protestant? Czy o co ci chodzi w ogóle? Ale to o co tobie chodzi? Trzeba no jak można w twierdzę nie grać na zamiast? Normalnie taki można w twierdzę nie w grać. Taki tak rozsławiony, tak ja słynął z tego spolszczenia w swoich czasach. Twierdza Krzyżowiec, tak? No Krzyżowiec to była potem, na początku była po prostu twierdza. A to nie Krzyżowiec nie to był dodatek. A to widzisz, tak. No ale stary, ja się zagrywałem, naprawdę. To jak na swoje czasy to był taki tytuł, co było coś pięknego. Dobra, spróbuję zagrać na wieży, no zobaczymy. Może to co da. Na wieży, że przeżyję? Prawdopodobnie niestety tak. Nie, chciałem ich tutaj wpuścić. Normalnie bym nie mógł czegoś takiego zrobić, ale że jako, że nie ma arty, to może... Ale już widzę, że nic z tego nie wyjdzie, bo oni się tak ustawili, że moja miejscówka nie działa. Wróg tu nie wiedzie. Grzesiu ma miejscówki tutaj, zobaczcie, obsikał. No wiadomo. Nawet pies ma swoje miejscówki, w które lubi sikać. Wierzę ci na słowo. Nie no, powiem szczerze, że na drugiej flance to lepiej bym się chyba odnalazł. Chociaż wróg nie ma zbyt wiele TD-ków i to też trzeba brać pod uwagę.
co ty tam w ogóle robisz, Duduś? Na grzyb byś pojechał? Stamtąd? Ajajaj, przerzuciłem. Poważnie? Tak, przerzuciłem tylko zmianę bez sensu. Oje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 j
Zapiał o 5 rano. Miałem szczelić, no to wyparował. 5-0. No, mi się to nie podoba, ja tutaj nie będę miał do kogo strzelać, do meczu nie zrobię. Wale do sztrycendu Pena, nie wale, bo się schował. Bydle. Podłe bydle bez chciwiary. Czy on jest na awku, czy co z nim jest? Kim? Oho, chyba na awku jest, wiesz? Uhuhuhu. Nie no, bitwa kompletnie jednostronna. Nie no, co ty, 7-0 to wyrównany wynik. A lepiej już nie będzie. Lepiej to już było. No niestety. Czemu? Czemu mi tak brzydkie rzeczy robisz, RNG? You don't like me, RNG. I don't like you too, Duduś. No, zabijcie tego dziada Westerfale, dobrze. Nie przebiję go, no. Znaczy ogólnie póki co mam 0. Dobrze. Idę jak burza. Powiem ci, ty to dobry gracz jesteś. Pewnie. Wiesz, 0 zrobić też trzeba umieć. To nie jest takie łatwe, bro. Dor. No, w sumie nie trzeba umieć. Bo wystarczy, że stoisz. Ale stać to też trzeba umieć. Trzeba mieć predyspozycję. Ta bitwa to jest totalna padaka. Zrobiłem 0, bo nie mogę się wystawić na wrogów, a na tych, na których się wystawiam, nie przebijam. O, mam 27 damage'u. To dużo chyba, nie? Przeszedłem grę. Nie, myślę, że to bardzo dużo. Mi się podoba. No. Ja robię critical hity od dupy. No ja typa też. Czwartego, na zwykłych pestkach. Na goldzie. Zielony wskaźnik mam wielki jak mój penis. Czyli mikrusienki. O, ten się wyłożył. Dzisiaj mam tak fatalny dzień do WOTA. Didin scratch them? Didin scratch them? Pytam się. 15-2. To jest taka typowa wotowska bitwa. Ale zrobiłem 3000 po spocie, co ciekawe. Ja mam 2,5 kafla swojego i 863 asysty. Ja 3000 po spocie, a 170 damage'u. No, to damage to zacny. Od Persa się odbiłem chyba z 5 razy. Od typa ze 2 co najmniej. Od kawu czwórki się odbiłem, nie trafiłem w sztrycyn Dupena, jest taka kawalkada po prostu nieporozumień. Dychy, tak? Dychy, 2700 nawet. Dobrze, czekaj, jeszcze zanim odpalę dyszkę, to sobie zerknę, ile tam mnie się bitewek ostało. Już, nie siekaj. Skąd wiedziałeś? No bo ty tak robisz, że po kropelce i wcierasz, nie? Ja nie mogę, bo gram nago. Ja nie mogę, ja tak nie mogę niestety, bo gram nago, więc muszę iść. Ej. Moi drodzy, jak wy wytrzymujecie siedzieć z nami, dwoma debilami, to ja naprawdę... No dlatego nie masz miliona subskrypcji, no. No, to fakt. To jest jedyny powód, albo to taki tryb. No, ale nie, już tak całkiem na poważnie też w moim przypadku dużym powodem jest to, że ja dodaję też inne serie niż WOT, bo nie oszukujmy się, większość moich widzów raczej ogląda u mnie WOTa. To, co nie jest WOTem, to ogląda bardzo mało osób,
A jednak to już bardzo obniża średnią ilość wyświetleń filmu i pozycjonowanie i wszystko, nie? A poza tym też nie robisz kupy na środku pokoju, nie wymiotujesz na zawołanie. No to jest wiele przyczyn, Duduś. Ja chciałem być poważny chociaż przez chwilę, ale jak widać się nie da. Nie, ty, wiesz, jak najbardziej mówiąc to, co teraz powiedziałem, jestem poważny. No widzisz, co się dzieje z YouTube'em, widzisz, co się dzieje ze światem. Nie, no tak, oczywiście, że tak, ale są osoby, które nawet gdzieś tam jak tworzą, powiedzmy, coś z czołgów złota, no to raczej skupiają się tylko na tym, nie? Ja nie mam ja nie jestem tak wygadaną osobą jak ty, że w każdej serii napierdzielam masę ciekawostek i u ciebie raczej gdzieś tam oczywiście są tytuły więcej oglądane, są tytuły mniej oglądane, ale ogólnie gdzieś tam te wyświetlenia masz porównywalne, a u mnie to wygląda tak, że na przykład film Złota obejrzy, mam wyświetleń 6, 7, 8 tysięcy, a ze Spidermana 350-400. No nie wiem, co ci Duduś tutaj poradzić. Nie, no nic, jakbym się skupiał tylko idąc pod wyświetlenia, to bym miał nagrywać tylko WOTA, ale ja tak robić nie chcę, bo bym zgłupiał grając tylko i wyłącznie już w ten tytuł. Osiwiałbym do końca. A tak a propos, troszeczkę uciekając od owej rozmowy, nie myślałeś kiedyś, żeby zacząć jeszcze jakiś inny tytuł typowo MMO, który byś mógł tak kontynuować bardzo obszernie? Wiem, że grasz w WoWsa, nie mówię o WoWsie, ale wiesz, coś zupełnie inne realia. Musiałbym nie brać ślubu i tak dalej, i tak dalej. No to w czym problem? Jeszcze go nie wziąłeś. Oooo! Co tam? Progetto, a ja nie jestem pod magazynek samotniem. Już za tobą jadę. Aha, dwa magazyny. Drogie Progetto. Czekaj, przepraszam cię, Pantero, ale tak ja się cofnęłaś, wiesz, jak nagle to jest skręciłaś. Z grami MMO, potrzeba bardzo dużo czasu, więc ja... Nie wiem. Musiałbym z WoTa zrezygnować. Już i tak, obecne dwa tytuły WoWs cierpi bardziej, chociaż ostatnio... Wiesz, tutaj Arta nas może wykurzyć. Arta wszędzie nas może wykurzyć na tym. No, wilku mowa. Prosił. Prosił i prosiaczek. O, Samuła przyjechała. Widzę, na tylko że jeszcze chciałbym ją trafić. A niestety póki co Arta strzeliła. Póki co nic trafić nie mogę. Jaki fart tego kometa. Dobra, jak się teraz wystawię już na skupione, to może trafię. Co on mi zrobił? Polak to tak średnio się nadaje do walki na taki dystans, bo jednak ten rozrzut jest. Co, Arta? A nasz, nie... Ja się chyba nie wystawię już. Cześć, uzerok. No co ja ci poradzę? Nic, ja się cofam. No ale co tam zrobisz z tyłu? A co zrobię z przodu? Już prawie nie żyję. Komet mnie przebija, nie wiem jak. No to, aha, dobra, już chciałem powiedzieć, kometa nie masz w takim razie, ale się okazało, że się odbiłem. Magazynki nas chyba będą raszować, chyba takie smaki mają. Zresztą nie wiem, co oni za smaki mają, czy coś robią, czy nie robią. Ważne, że nasze trzy czołgi stoją za kamieniem. Jadą coraz dalej, ale nie wystawiają oni się. Oni nie muszą jechać, wystarczy, że kapa będą przejmowali. Ja wiem. Zobacz, jak jest, jesteśmy 1-5. Znaczy wiesz co, przede wszystkim jak jest aż tyle Progetto obok siebie, to jak wyjadą, to nas nie będzie, no. Jeden Progetto się wystawi bokiem. A jak ja się wystawię, to się schowa. No właśnie. Ale czy nas tutaj zamykają też, nie? Widzę. Chociaż zrobiłem pestkę. Drugi Progetto bokiem. Numero duo. Estand Rivero, Nordico, Europa. Kiedyś Europa się doczeka jakiegoś buffa do tej wieży. Ja go lubię za działo, za stabilizację, ale... Dobra, jednego Progetto nie ma. Zawsze coś. Pokaż tylko wieżę. Mówię o sobie, nie o tobie, mój drogi. Ty pokaż korpus. A, no to. Jadę na tego typka, chodź za mną. Weź a nie, uwagę, ty masz dobra, za mało hapsa masz. Na górze jest też Somła, nie? Widzę. Chociaż to zdekapuje, może to da troszeczkę czasu naszej drużynie. Nie. Wyjedź na niego, wyjedź. Jadę. Skup swoją uwagę, bo zaraz jak nam zjadą. Jadę. Ile do pestki?
Dwie sekundy. Dobijam. Dobić tego nie dobiję. No dobij, dobij, dobij. WZ na dupie. Nie dobiłeś, nie dobiłeś, nie dobiłeś. Nie dobiłem, bo WZ na dupie. I zostałem sam. Ole! Co? Coś ty powiedział. Ole! Wiesz, no, damage ja se porobiłem, no to tylko dobrze, co mi o tym, jak bitwa przegrana. No trudno, no ale chociaż ty damage zrobiłeś. Jakby tego Iska jeszcze dobić, to by był fragoszczak. Dobra. Nawet tutaj Arta, nawet w takiej sytuacji Arta. Naprawiłem gąskę i mnie znowu zdetrakowali w tej samej sekundzie. Kminisz? Rozumiesz? Ginie, giniesz od typa. No raczej. No cóż. Bym. Janusz. Dobra, poczekaj. Zmiedli nas. To się już... Aha, no już się skończyło. No zmiedli nas strasznie. Chociaż nie było do zera. No nie, nie. I też tak do 7, więc wiesz. No 3 z tych 7 to ja zrobiłem. I co, i myślisz, że jesteś lepszy? No ba, wiadomo. Ja to wiem. No, chociaż sobie postrzelałeś trochę. No tak, troszeczkę postrzelałem.